TVG9. Niedawno mówiłem, dlaczego nie popieram PiS-u, chociaż początkowo podobały mi się jego hasła. I wśród przyczyn wymieniłem i no uznałem za główną i za główną przyczynę wszystkich innych problemów to, że PiS na samym początku nie dokonał oceny takiego rozliczenia AWS-u, chociaż podobnie jak AWS no, odnosił się do prawicy, głosił podobne hasła, no i przejął no, sporo liderów, byłych liderów AWS-owskich. I na początku samym no to że przejął tych przywódców, dużą część AWS-u, to jak mówiłem, nie było do końca złe, no bo tam nie wszyscy oczywiście byli świniami. Teoretycznie można tak przyjąć. Natomiast należało na początku się gruntownie zastanowić nad tym, dlaczego AWS poniósł klęskę i dlaczego się sprzeniewierzył głoszonym przez siebie ideom. Nie zrobiono tego. Później doszedłem do tego, że nigdy żadnych rozliczeń na prawicy nie było. Znaczy w ogóle w Polsce generalnie coś takiego jak polityczna odpowiedzialność nie istnieje. Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo właśnie gdzie, ale na prawicy powinno istnieć. Jak mówiłem, grzechem pierworodnym PiS-u było to, że nie było odcięcia się i krytyki AWS-u. A jeśli chodzi o AWS, z kolei jego grzechem pierworodnym było to, że nie dokonał krytycznej analizy i nie odciął się od tych pierwszych solidarnościowych rządów, od pierwszych lat solidarnościowej współwładzy czy władzy, lat 89-93. I właśnie sobie przypomniałem, że będąc członkiem Ligi Republikańskiej, bardzo podobała mi się deklaracja ideowa tej organizacji, która głosiła między innymi to, że Liga ma bardzo krytyczny stosunek do tych pierwszych solidarnościowych rządów, do tych polityków solidarnościowych, którzy siedzieli przy okrągłym stole w Magdalence, a później jakby realizowali postanowienia okrągłostołowe. Później Mariusz Kamiński związał ligę z AWS-em. Ja byłem temu przeciwny, no ale w końcu to zostało ustalone. No myślałem, że tam liga jakiś pozytywny wpływ wywrze. Tymczasem właśnie ta deklaracja zaczęła być skrzętnie ukrywana, chowana, a właśnie przez ludzi tak tych blisko związanych z Mariuszem Kamińskim i przez niego samego. I w zasadzie wszelkie świństwa dokonywane przez AWS były nadal akceptowane. Także żadnej odpowiedzialności. Ja nie mówię o takiej odpowiedzialności ostrej, bo za niektóre przewinienia, za niektóre błędy powinna być dyskwalifikacja z polityki całkowita. Za niektóre
może nie dyskwalifikacja, można pozostać w polityce, w działalności publicznej, ale już po popełnieniu pewnych błędów nie powinno zajmować się przywódczych, nie powinno się zajmować przywódczych ról w polityce, nie można już być liderem. Ale chodzi też o taką jakby miękką odpowiedzialność, czyli o to, żeby po popełnieniu błędu przywódca stanął przed swoimi kolegami partyjnymi, czy nawet przed wyborcami i powiedział, że no tutaj się pomyliłem, tu popełniłem błąd, uderzyć się w piersi i przy okazji przedstawić plan, jak w dalszym ciągu działać lepiej. Coś takiego zupełnie w polskiej polityce nie istnieje, a w szczególności nie istnieje to na prawicy. I no, powoduje to właśnie moim zdaniem totalną degenerację polskiej polityki.